Proszę Państwa, zapraszam naszego ostatniego dzisiaj prelegenta, panią Annę Pruską-Wiszniowską. Temat prelekcji: rola Towarzystwa Jezusowego w obronie i krzewieniu wiary na Kresach Rzeczypospolitej i postacie główne, które będą tutaj uwzględnione i wyeksponowane: dwóch jezuitów, ksiądz Piotr Skarga oraz święty Andrzej Bobola. Oddaję głos pani Annie Wiszniowskiej, proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo mi miło, że mogę tutaj z Państwem pobyć trochę i poopowiadać na temat Towarzystwa Jezusowego, obrony i krzewienia wiary na Kresach. Myślałam, że będzie tu jakiś lepszy wykładowca, jak na przykład pan Gabriel Maciejewski. Bardzo ciekawy ma wykład też na ten temat w internecie. Śledztwo w sprawie śmierci świętego Andrzeja Boboli. No ale nie mógł przybyć, więc ja jestem do dyspozycji. Towarzystwo Jezusowe, obrona i krzewienie wiary na Kresach. Ksiądz Piotr Skarga, święty Andrzej Bobola. Jeżeli popatrzymy na naszych patronów Polski, to widzimy tam świętego Wojciecha i świętego Stanisława, którzy nas odnoszą do samych początków państwowości, wtedy kiedy Polska kształtowała się jako państwo katolickie. A pozostali nasi patroni bardzo ważni: Najświętsza Maria Panna, Królowa Polski, Stanisław Kostka i Andrzej Bobola. To są osoby związane z czasami wielkiego zagrożenia dla państwa polskiego, związanego z herezją i z utratą wiary. Ci dwaj nasi święci są przedstawicielami Towarzystwa Jezusowego. To księdzu Mancinellemu w Neapolu ukazała się Najświętsza Maria Panna, u której stóp klęczał święty Stanisław Kostka, i mówiła, że synów tego narodu tak bardzo ukochała, że chce zostać ich królową. Wtedy starszy już 70-letni ksiądz z Neapolu przybył do Polski, obwieścił to Zygmuntowi III, ale wtedy ta prośba Matki Bożej nie została potraktowana poważnie. I dopiero wtedy, kiedy Polska się znalazła w niezwykle trudnej sytuacji rozbiorów ze strony schizmatyckiej Rosji i heretyckiej Szwecji, wtedy Jan Kazimierz dokonał tego aktu oboru Matki Bożej na Królową Polski, ale ten akt prawdopodobnie pisał święty Andrzej Bobola, więc taka jest sytuacja. Tu mamy mapę Europy i jak ja próbowałam w sposób taki mało może profesjonalny, bo nie jestem historykiem, który potrafi gdzieś szperać, ale jak wpisuję w internet mapa Europy przed reformacją, to natychmiast mi wyskakuje mapa Europy po reformacji. W ogóle internet nie przyjmuje do wiadomości, że istniała Europa przed reformacją. I teraz na chwilę wyobraźmy sobie, patrząc na tą kolorową mapę, że Europa Zachodnia przed reformacją była jednolicie katolicka. Natomiast wschodnia część Europy to były państwa schizmatyckie, nawrócone wcześniej przez schizmatyckie Bizancjum. Jeżeli dobrze się przypatrzymy tej mapie, to zobaczymy Polskę Rzeczypospolitą. Tam jest ta granica, gdzie Polska w połowie jest zielona, katolicka, a w połowie jest schizmatycka. I właśnie na tej linii również tego podziału będą się toczyły poważne walki o duszę Polaków i ich zbawienie. To jest zlot, na razie sytuacja ogólnoeuropejska. Jeszcze tej sytuacji się przypatrzmy, czyli przed reformacją wszystkie te kolorowe kraje były zielone i były podporządkowane pod władzę duchową, świecką, prymatu Piotrowego, papieżowi. A po reformacji to widzimy, co się dzieje. W Europie XVI wieku władcy protestancy stanęli ponad prawem Bożym, tak jak wcześniej władcy Bizancjum. Wyłamali się oni spod posłuszeństwa papieżowi. Schizma jest grzechem ciężkim, gdyż rozrywa jedność Kościoła. W liście świętego Jana czytamy: wyszli z nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami. Pan Jezus mówi o jednym Kościele, który jest wybudowany na skalę, którą jest święty Piotr. Ty jesteś skała i na tej skale wybuduję mój Kościół. Chodzi o obronę objawionej prawdy, o obronę Kościoła jako konkretnej instytucji ustanowionej przez Pana Jezusa, a nie o religię, która zostaje użyta instrumentalnie i wykorzystana do prowadzenia polityki, bo taką mamy sytuację w schizmie, gdzie cesarz staje ponad władzą duchowną i nie uzgadnia się z niezmiennym prawem moralnym. W straszliwym dziele zreformowania świata, Terribile opus reformationis mundi, który zaczyna się w Europie Zachodniej wraz z nastaniem czasów nowożytnych, chodzi o wyjęcie władzy świeckiej, społeczeństw i państw spod niezmiennego prawa moralnego zawartego w objawieniu. Dlatego niszczy się Kościół katolicki i rozumienie wiary. Dokonuje się tego przez likwidację państw katolickich. W pierwszym etapie jest to tworzenie państw protestanckich, później państw liberalnych, laickich. Towarzyszyła temu reformacja kulturowa renesansu, zmieniająca mentalność. Ludzie zaczęli myśleć w kategoriach humanizmu, człowiek miarą wszech rzeczy. To był tak. Towarzystwo Jezusowe ad majorem Dei gloriam. Ta mentalność szerzyła się również wśród katolików, których wiara słabła w odpowiedzi na ten kryzys liberalnej rewolucji moralnej, gdzie człowiek w hierarchii dóbr staje powyżej Boga, w tym na uzurpację władców protestanckich powstał zakon jezuitów. Święty Ignacy potrafił poddać transformacji tych zrewoltowanych ludzi w oddanych wszechpotężnemu Bogu i Zbawcy, właśnie ad majorem Dei gloriam. Stojąc twarzą w twarz z nową mentalnością, święty Ignacy nakreślił plan Towarzystwa Jezusowego według modelu jeszcze bardziej konserwatywnego niż w średniowieczu. To znaczy oparł je na podstawowej zasadzie chrześcijaństwa, podporządkowaniu całej hierarchii bytu Trójcy, Ojca, Syna i Ducha Świętego. W tym hierarchicznym systemie bytu i istnienia każdy element ma swoje określone miejsce. Stwórca ułożył całość w pewnym porządku i według pewnych zasad. Towarzystwo Jezusowe, oddając się absolutnemu posłuszeństwu papieżowi, broniło jedności Kościoła. Jezuici zajmowali się głównie głoszeniem Ewangelii w krajach niekatolickich, edukacją młodzieży, pracą duszpasterską, pracą naukową i wypełnianiem specjalnych misji przeznaczonych im przez papieża. Bronili również państw katolickich, wspierając w rozeznaniu prawdy władców, aby ich polityka uzgadniała się z dekalogiem i przykazaniami miłości, czyli z niezmiennym prawem moralnym. Teraz mamy przybliżenie na Rzeczypospolitą. Katolicka Rzeczpospolita od czasów Unii Personalnej, od czasów, kiedy połączyła się z Wielkim Księstwem Litewskim, była dwuwyznaniowa. Może jeszcze trochę wcześniej, kiedy Kazimierz Wielki przyłączył Ruś Czerwioną, tam też już było trochę schizmatyków, ale większość przybyła wraz z Unią. W obszarze władztwa Jagiellonów schizmatycy posiadający własną hierarchię stanowili dużą część poddanych, od ludu po najwyższe kręgi. Było to jedyne państwo dwuwyznaniowe w Europie, tak jak to widzieliśmy na poprzedniej mapie. Ta wyjątkowość struktury wyznaniowej aż do XVI wieku nie przysparzała poważniejszych problemów, ale sytuacja stała się naprawdę groźna, kiedy Rzeczypospolitą zaatakowały prądy reformackie. Tam bowiem najlepiej się rozwijała herezja, gdzie wiara była słabo jeszcze zakorzeniona. Tu na tej mapce mamy właśnie zasięg prawosławia, czyli schizmy, katolicyzmu, tam już dalej, bo to jest mapa już około 1570, więc też jest już zaznaczone tereny luterańskie, ale ważne sobie w myśli popatrzeć i nałożyć ten obraz między katolicką częścią a schizmatycką. I sytuacja, która ma miejsce po Unii Lubelskiej, kiedy Ukraina jest dołączona do korony i korona już ma coraz więcej styczności ze schizmą. A na to wszystko nakłada się właśnie sytuacja rozmaitych fal heretyckich. Rewolucja protestancka, tymi kropeczkami są zaznaczone miejsca poddane protestantyzacji w Polsce. Rewolucja protestancka doprowadziła w Rzeczpospolitej do apostazji części stanu mieszczańskiego, żywioł niemiecki, luteranizm oraz szlacheckiego kalwinizm. Motywem konwersji było uwolnienie się od świadczeń na rzecz Kościoła. Zawiłości doktrynalne mniej zaprzątały głowy sarmatów. Wyjątkiem byli Arianie, bracia polscy, którzy do spraw doktrynalnych podchodzili poważnie. Kiedy reformacja wzbierała najmocniejszą falą w latach 60., 70. i 80. XVI wieku, protestanci, głównie kalwini, stanowili większość w Senacie i aktywną część posłów w Sejmie. Istniało realne niebezpieczeństwo utworzenia Kościoła Narodowego z królem jako jego głową. Część episkopatu z prymasem uchańskim była temu przychylna. Kolumna Ecclesiae Maleus Hereticorum, podpora Kościoła, młot na kacerzy. Aby ratować katolicką Polskę przed apostazją, kardynał Stanisław Hozjusz sprowadził do Rzeczpospolitej Towarzystwo Jezusowe, aby pracowali nad zjednaniem dla wiary katolickiej obałamuconych herezją umysłów. Powstrzymanie postępów reformacji to wspólna zasługa Soboru Trydenckiego i Towarzystwa Jezusowego. Podstawą walki z wszelką herezją jest obrona rozumu, a więc umiejętność poznania prawdy i na jej fundamencie podążania woli ku dobru. Fides et ratio to katolickie rozumienie wiary. Szkolnictwo było najważniejszym jezuickim środkiem pracy apostolskiej. Towarzystwo odegrało szczególną rolę, stwarzając sieć szkół, w których edukacja była oparta na nauczaniu greki i łaciny oraz na filozofii realistycznej Arystotelesa i świętego Tomasza z Akwinu. Jezuici pracowali nad wychowaniem charakterów uczniów, a w tym nad ich pobożnością. Nauka katechizmu ze szczególnym uwzględnieniem błędów schizmy i herezji przyniosła dobre owoce. Kolegia stały na bardzo wysokim poziomie. Szybko przy gimnazjach powstawały seminaria duchowne, sodalicje mariańskie. Ukoronowaniem szkolnictwa jezuickiego była Akademia Wileńska, a później lwowska. Szkołom jezuickim inowiercy nie potrafili przeciwstawić równorzędnej siły. Tu na dole mamy obrazek przedstawiający kolegium w Braniewie. Braniewo, tam kardynał Hozjusz osadził pierwszych jezuitów. W 1564 roku pierwszych 9 jezuitów przybyło na Warmię i już rok później otworzyli szkołę, a potem seminarium w Braniewie. Następne szkoły powstają w Półtusku, Wilnie, Poznaniu i Jarosławiu. Tą mapkę to z trudem żeśmy odnalazły w Bobolanum razem z panią Zofią, a właściwie pani Zofię odnalazła po dwóch ciężkich dniach pracy. To nie jest tak oczywiste, że klikamy w internet i mamy tą sieć szkół jezuickich, która nas uratowała od utraty wiary. To tak to nie jest. Powstała gęsta sieć szkół, która dała możliwość kształcenia się w Polsce wielkiej rzeszy młodzieży szlacheckiej i mieszczańskiej. Jezuici przyjmowali i heretyków, i schizmatyków, wszystkich przyjmowali do szkół, powstrzymując wyjazdy młodych ludzi na studia do protestanckich Niemiec i podcinając korzenie rodzimej reformacji. Też na tej mapce widać, w prostokątach są oznaczone kolegia jezuickie, przy których powstały seminaria duchowne. Na początku lat 90. w szkołach jezuickich kształciło się 3000 uczniów, a w niecałe pokolenie później, czy nawet w całe, w 30 lat później, była ta liczba dużo większa, około 10 000 uczniów kształciło się w kolegiach. Na przykład w ulubionym przez magnatów kolegium w Półtusku kształciło się 1000 uczniów. Wielu wyszło stamtąd senatorów i dygnitarzy. Podobnie duże było kolegium w Poznaniu. Prowadzono bursy dla ubogich, konwikty dla ubogiej szlachty. Przy kolegiach istniały we wszystkich szkołach jezuickich sodalicje mariańskie, spełniały ważną rolę wychowawczą w kształtowaniu pobożności młodzieży, przypominały o szczególnej roli Matki Bożej w historii zbawienia i były odpowiedzią na zdetronizowanie jej przez heretyków. Polska od zarania czci Maryję. Idea sodalicyjna trafiła więc na podatny grunt. Matka Boża w najdoskonalszy sposób oddaje cześć Panu Bogu, jest wszechpośredniczką łask, niszczy wszelkie herezje. Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do sodalicji mariańskiej. Owocem działań edukacyjnych Kolegium Jezuitów w Wiedniu było powołanie zakonne świętego Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży, wielkiego czciciela Najświętszej Marii Panny. Na zawołanie świętego Ignacego ad majorem Dei Gloriam święty Stanisław odpowiadał: ad majora natus sum. Czyli dla większych spraw jesteśmy urodzeni. I nie znaczy, że się wywyższamy, tylko dlatego, że jesteśmy przeznaczeni dla chwały Bożej. Bo niektórzy myślą, że to jest tak, że się wywyższają, że są lepsi od innych. Dnia 2 lutego 1569 roku przybywa do Rzymu 32-letni ksiądz Piotr Skarga i rozpoczyna nowicjat w Towarzystwie Jezusowym. Tam, gdzie kilka miesięcy wcześniej zmarł święty Stanisław Kostka. Był wtedy już cenionym kaznodzieją w katedrze we Lwowie. Pragnął łączyć swoją pracę w organizację mocną i zwartą, wojskową niemal. Odczuwał gorącą potrzebę szerokiej pracy misyjnej na gruncie spustoszonym przez reformację. Po odbyciu dwuletniego nowicjatu został skierowany do Polski, gdzie stał się jednym z czołowych promotorów reformy trydenckiej. W marcu 1673 roku został skierowany do Kolegium Jezuickiego w Wilnie, stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sytuacja katolicyzmu była tam o wiele gorsza niż w Koronie. Wyznanie kalwińskie przyjęły tu największe rody magnackie z Radziwiłłami i Sapiechami na czele, których oddziaływanie było ogromne. Na Litwie liczba protestanckich zborów była równa liczbie parafii katolickich. Swoją działalność w Wilnie jezuici rozpoczęli od popularyzującej akcji kolegium wśród młodzieży, aby zaprawiona do pobożności i cnoty wzięła kiedyś w ręce sprawy publiczne nie bez wielkiego pożytku ojczyzny. Ksiądz Skarga pisał o sytuacji na Litwie w liście do ojca prowincjała. Głos Boży utwierdza nas co dzień, żeśmy na Litwę wezwani, aby przywracać wiarę katolicką, która już upadła, jak sądzą wszyscy. Tyle tysięcy katolickiego ludu bez pasterzy, tylu chwiejnych w wierze, którzy przeszliby do kościoła katolickiego, gdyby tylko przybył tu któryś z naszych. Nie szukajmy Indii wschodnich i zachodnich. Tutaj mamy Indie prawdziwe, Litwę i północ. Ksiądz Skarga uświadamiał, że herezje szerzą się przez miernotę katolików. To my jesteśmy winni temu, że nasza wiara upada. Nie rozumiemy jej i nie dokładamy starań, aby pełnić wolę Bożą. Ani ciepli, ani zimni, ale rozmokli jak zmokła kokosz, tak się ruszają. Nic nie sprawują i wyrzucenia godni są wedle Pisma. Pisał w kazaniach na niedzielę i święta. Wobec ataków na Najświętszy Sakrament ze strony protestantów zdarzały się one nawet na księży idących do chorych z Najświętszym Sakramentem. Ksiądz Skarga założył w Wilnie Bractwo Najświętszego Sakramentu. Członkowie bractwa mieli obowiązek uczestnictwa w adoracjach i procesjach ku czci Eucharystii. Pomagali biednym i odwiedzali chorych. Kolegium Wileńskie stało się najbardziej renomowaną szkołą na Litwie. Król Stefan Batory aktem fundacyjnym z 1 maja 1579 roku zatwierdził przekształcenie Wileńskiego Kolegium w Akademię Wileńską, a ksiądz Skarga został jej pierwszym rektorem. Władze zakonne uznały Wilno za najważniejszy ośrodek jezuicki w tej części Europy, silną bazę do podjęcia ofensywy misyjnej na protestancką północ i prawosławny wschód. Głośne były konwersje na katolicyzm Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki i jego braci Jerzego, Albrychta i Stanisława, linia Nieświeska oraz Lwa Sapiechy. Duży udział miał w tym ksiądz Skarga. Po dekadzie działalności jezuitów Wilno stało się silnym ośrodkiem katolicyzmu. Ksiądz Skarga w okresie wileńskim działał na rzecz zjednoczenia ruskiej cerkwi prawosławnej z kościołem katolickim. Chodziło o to, aby bronić prawosławnych mieszkańców Rzeczpospolitej od zależności od patriarchatu moskiewskiego utworzonego w 1589 roku, czyli bronić Rzeczpospolitej od ingerencji Rosji. Książkę o jedności Kościoła Bożego dedykował wojewodzie kijowskiemu Konstantemu Ostrogskiemu, protektorowi prawosławia w Polsce. Nie trafiła, widać, do adresata. Przesłanie. ponieważ się nie opowiedział za Unią Brzeską. Ksiądz Skarga wykazał w niej, że do schizmy doprowadziła pycha oraz wszechwładza cesarzy bizantyjskich. Kościół ruski nie może swym wyznawcom zapewnić zbawienia, ponieważ powstał w wyniku odszczepieństwa i hołduje błędom. Są nimi nieuznawanie prymatu papieża, lekceważenie spowiedzi i czyśćca, przypisywanie zbyt dużej roli obrzędom, małżeństwa duchowieństwa oraz niski poziom intelektualny prawosławnego duchowieństwa. Ksiądz Skarga swoją działalnością przyczynił się do powrotu części schizmatyków pod zwierzchnictwo Stolicy Apostolskiej przez zawarcie Unii Brzeskiej w 1596 roku. Na polecenie króla Stefana Batorego założył kolegium w Połocku, Rydze i Dorpacie. Trudne było nawracanie protestantów. Wzorem pokory i wiernej służby zakonnej był ksiądz Skarga także podczas ciągle powtarzających się bezpośrednich ataków na jego osobę. Doświadczył tego m.in. w Rydze. To miasto jakby się sprzysięgło trwać uporczywie przy swojej herezji. Z początku bowiem do tego doszło, że miał o mało nie przebito w kościele. Często na nas kamieniami rzucano, ale bez rozlewu krwi, czego mi żal. Żywoty świętych ksiądz Skarga napisał po polsku w Wilnie. Lektura na każdy dzień, bo tą książkę się czyta codziennie, wspominając świętych, który każdy dzień jest poświęcony któremuś ze świętych. Wychowały one wiele pokoleń Polaków, katolików, dając im przykłady cnót chrześcijańskich, wzory osobowe świętych do naśladowania. Była to odpowiedź na herezje odrzucające kult świętych. Miały służyć również i nawracaniu heretyków. Płynęło z nich optymistyczne przesłanie, że z każdego grzechu można się nawrócić. Przez 24 lata ksiądz Skarga pełnił urząd królewskiego kaznodziei Zygmunta III Wazy. Kazania sejmowe są traktatem politycznym, w którym przedstawia wady demokracji szlacheckiej oraz program naprawy państwa. W pierwszym rzędzie mówi o braku miłości ojczyzny, porównując ją do tonącego okrętu i mówi o egoizmie szlachty. Ksiądz Skarga występował stanowczo przeciwko Konfederacji Warszawskiej, która prowadziła do indyferentyzmu religijnego, z którego wynika prawo do błędu i grzechu, a przez to utrata prawdziwej wiary oraz relatywizm poznawczy i moralny. W tym naszym liberalnym świecie dokument Konfederacji Warszawskiej jest wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO. No i oczywiście wolność religijna została przyjęta na Soborze Watykańskim II i wprowadziła liberalizm do Kościoła, ale to wszystko przewidywał ksiądz Skarga i tak pisał w kazaniu czwartym. Prawa tu sobie na sejmach chcą, które konfederacją zowią, którymi by pomału z królestwa wiarę wszystką chrześcijańską wycisnęli. To nie wolność indywidualna ma stać ponad prawdą. To prawda stanowi podstawę słusznej wolności i zgody społecznej. Religijna niezgoda niszczy jedność tak w domu pańskim, jak w Rzeczpospolitej. Ukazywał, że skutkiem apostazji narodowej będzie rozpad wspólnoty politycznej. A jeśli do innych obcych wiar i do innych Chrystusów fałszywych i próżnych, które heretycy przynoszą, udacie i wy, i król wasz, i z królestwem waszym poginiecie. Opatrzony sakramentami 27 września 1612 roku zmarł ksiądz Skarga Słynne kazanie pogrzebowe wygłosił dominikanin, ojciec Fabian Birkowski. Autor zadedykował je najbliższemu przyjacielowi zmarłego, podkomorzemu koronnemu Andrzejowi Boboli, stryjowi przyszłego świętego. Kim był Andrzej Bobola? Urodził się w Małopolsce w 1591 roku, więc mógł być wnukiem. To jest trzecie pokolenie jezuitów. Pierwsze ksiądz Skarga, trzecie święty Andrzej. Wywodził się z rodu szlacheckiego herbu Leliwa. Przedstawiciele rodziny Bobolów odznaczali się żywą wiarą i przywiązaniem do kościoła katolickiego, co było tak powszechnie znane, że w XVI wieku bez wahania zaliczano ich do tych rodzin, które odszczepieństwu nie pozwoliły przekroczyć swoich progów. Gorąca religijność Bobolów była dla nich bodźcem do licznych dzieł dobroczynnych. Tak też swojego syna posłali do kolegium jezuickiego, które ukończył. Małopolanin wstępuje do zakonu w Wilnie. To też była zagadka, którą rozwiązywali biografowie świętego Andrzeja Boboli. Ale to była świadoma decyzja podążenia na tereny misyjne. Potem rodzina jeszcze się starała go przenieść do prowincji polskiej, ale widać, sam Andrzej nie był tym zainteresowany i pozostał w prowincji litewskiej. 20-letni Andrzej zgłosił się do prowincjała świeżo powstałej litewskiej prowincji Towarzystwa Jezusowego z prośbą o przyjęcie go do nowicjatu. Wpisał w księdze. Ja, Andrzej Bobola, Małopolanin, zostałem przypuszczony do odbycia pierwszej próby dnia ostatniego lipca 1611 roku. Zdecydowany za pomocą Boga wypełnić wszystko, co mi przedłożono. Tak wyglądało staranne kształcenie i wychowanie w zakonie na rycerza Chrystusowego. Łącznie studia trwały 12 lat. Nowicjat 2 lata, studia filozoficzne na Akademii Wileńskiej, którą tu mamy na obrazku. 3 lata, praktyki w kolegiach w Braniewie i Półtusku 2 lata, studia teologiczne 4 lata. W międzyczasie przyjmuje święcenia kapłańskie w Wilnie w dniu 12 maja 1622 roku, ale przed złożeniem ślubów publicznych, ostatecznych, które były potwierdzeniem przyjęcia przez zakon chętnego, trzeba było odbyć jeszcze trzecią probację, czyli trzecią próbę trwającą 1 rok. A więc tak wykształcony ksiądz trafiał z powrotem do najprostszych posług, do posług chorych, do służby w kuchni, no i do ćwiczeń w duchowości ignacjańskiej. Studia wymagają wiele wysiłku, kształtując umysł, powodują zaniedbania w wyrobieniu woli. Tymczasem w pracy kapłańskiej potrzebna jest głęboka pobożność i prawość charakteru. Podczas trzeciej probacji młodzi kapłani poddawani byli ćwiczeniom duchowym, które z pomocą łaski Boga umożliwiały wejście na drogę zupełnego i bezwzględnego zaparcia się siebie. Wzrastać w cnotach, nabrać zapasu świeżych sił, skrzepnąć wewnętrznie i w ten sposób stać się odpowiednim narzędziem zakonu dla pozyskiwania dusz dla Chrystusa i rozpowszechniania Jego Królestwa na ziemi. Ta walka duchowa z grzechem, wadami toczona z samym sobą, jest fundamentem Kościoła wojującego. Kształtowanie rozumnej woli, która dobro wybiera, to prawdziwa wolność, to wzrastanie w godności dzieci bożych. Niektórzy współcześni dziwią się, że tak dużo miejsca w biografii świętego Andrzeja poświęcone jest rozeznaniu temperamentu i kształtowaniu charakteru, ale to podstawa w prawidłowym rozwoju duchowym. ciężka codzienna praca nad sobą każdego katolika. Prowincja litewska posiadała swój dom trzeciej probacji w Nieświeżu. Andrzej Bobola rozpoczął 1 września 1622 roku wraz z kolegami rok skupienia. Obowiązkiem rektora, instruktora i ministra domu trzeciej probacji było spisanie informacji o każdym z jej uczestników. Jego pobożność, ducha modlitwy oraz pokorę, posłuszeństwo, skromność i zachowanie reguł ocenił inspektor probalistów pozytywnie, ale i na tym polu pozostało wiele do zrobienia. Więcej do życzenia pozostawiały inne cechy Boboli. Zbytnie przywiązanie do własnego zdania, łatwe wybuchy niecierpliwości, ledwie przeciętne opanowanie strony uczuciowej, zbyt silne jeszcze odzywanie się zmysłowości. Oceniono również jego zdrowie, mówiąc, że dysponuje on pełnią sił fizycznych do owocnej pracy apostolskiej. Jeszcze 8 lat musiał walczyć z wadami charakteru, zanim 2 czerwca 1630 roku, a więc po 19 latach od wstąpienia do nowicjatu, dopuszczono go do publicznej profesji 4 ślubów i stał się profesem Towarzystwa Jezusowego. Tu jeszcze wrócimy na chwilę, bo rektor kolegium nieświeskiego tak pisał o pozostałych, którzy zostali poddani próbie w 1622 roku. Nie widzę potrzeby pisania dłużej o księżach probanistach. Wszystkich można scharakteryzować jednym słowem. Wyjąwszy księży Jagnowicza, Tila i Bobolę, wszyscy inni to ludzie małego ducha, mało dbający o pobożność, skromność, zachowanie reguł. Także ostra była selekcja. Tak wyglądała posługa kapłańska świętego Andrzeja Boboli. Na rok zostaje w Nieświeżu, ale już jako osoba, który pełnił funkcję rektora kościoła i kaznodziei. Tam się właśnie objawił jego kaznodziejski talent i po roku porwano, przesunięto go do Wilna, aby tam głosił swoje kazania. W Wilnie, w kościele świętego Kazimierza, był kaznodzieją, spowiednikiem, opiekunem sodalicji mariańskiej. Służył pomocą duszpasterską w czasie epidemii. I jak wyglądała taka pomoc, kiedy ludność tłumnie garnęła się do kościoła? Ofiarą chrześcijańskiej miłości padło 5 księży. Jednak bogaty był plon znojnej pracy pozostałej przy życiu garstki pracowników winnicy pańskiej. Wysłuchali 8000 spowiedzi, w tym 1200 dorosłych, którzy przystępowali do sakramentu pokuty po raz pierwszy w życiu. Nawrócili 26 innowierców, udzielili chrztu 65 osobom. To taki zbiorcze podsumowanie jednej epidemii, która tyle zrobiła dobrego w kwestiach duchowych. Następnie został skierowany do Bobruiska jako superior fundacji jezuickiej, spowiednik i kaznodzieja. Następnie jest skierowany na Mazowsze do pracy w kolegiach jezuickich w Płocku, w Łomży. Jest kaznodzieją w Warszawie przez 1 rok. Potem skierowano go do Pińska, do pracy w kolegium w Pińsku, jako kierownika nauk i moderatora sodalicji mariańskiej ziemian. To były tereny bardzo, no nie było tam wielu katolików, wielu było schizmatyków. Przykładem różnych cnót przyświecają sodalisi Maryi, a chociaż ich zastęp przy tym kolegium jest bardzo szczupły, no właśnie ze względu na to, że było niewielu katolików, to jednak pobożnością i rządzą czynienia dobra usiłują współzawodniczyć z bardziej licznymi związkami sodalicyjnymi w innych miejscowościach. Potem jest skierowany do Wilna, do domu profesów i z powrotem wraca do Pińska. Odbywa liczne wyprawy misyjne w okolicy, wśród Włościan. A w tym samym czasie pisze prawdopodobnie śluby lwowskie. Także to jest ten fundament budowy państwa katolickiego. Nawracanie wszystkich, od najniższego stanu po najwyższy. Jedność narodu polega na wychowaniu go w jednej etyce, którą dobrowolnie ludzie stosują w swoim życiu indywidualnym i społecznym. Kościół katolicki był wychowawcą narodów nauczającym niezmiennego prawa moralnego, etyki katolickiej, która obowiązuje władcę i państwo. Dlatego księża i misjonarze katolicy są największym wrogiem fałszywych, odszczepionych odmian chrześcijaństwa. Ani w schizmie, ani w protestantyzmie prawo moralne nie obowiązuje władcy w polityce, czy władzy w polityce. To jest ten kościół świętego Kazimierza, w którym pełnił posługę kapłańską w Wilnie. Od 1648 roku Rzeczpospolita wchodzi w czas wyniszczających wojen religijnych. Tępienie katolicyzmu ogniem i mieczem zaczęło się od kozackiego buntu Chmielnickiego. Mordowano za wiarę i jej szerzenie według oświadczenia Chmielnickiego wobec komisarzy królewskich. Nie kazałem niewinnych zabijać, ale który do nas przystać nie chce, albo na wiru naszą Chrystice. Schizma jest narzędziem polityki w rękach kozaków Konstantynopola i Moskwy. O zaangażowaniu najwyższej hierarchii schizmy w walce Chmielnickiego z katolicką Rzeczypospolitą świadczy stała obecność jej przedstawicieli. W czasie bitwy pod Beresteczkiem zginął patriarcha jerozomilimski, a do niewoli dostał się poseł patriarchy Carogrodzkiego, który przywiózł Chmielnickiemu złotą szablę i benedykcję imieniem wszelkiej religii greckiej. Od schizmatyckich kozaków poniósł Kościół łaciński nieobliczalne straty. Zburzono wszystkie świątynie i klasztory na terenie walk. Kozocy mordowali księży i zakonników i wiernych. 24 Bernardynów, Łubnie, Kamieniec, Konstantynów, Kobryń, Kudak, 95 Dominikanów. Zniszczyli ich 36 klasztorów. Najwięcej ucierpieli jezuici. Kozactwo głosiło wojnę przeciw Unii i jezuitom. Perejesław, Kijów, Ksawerów, Ostróg, Łuck, Bar, Brody, Kolegium w Nowogródku, Czernichów, Polesie, Winnica. No, lista nie jest pełna. Tu na tej rycinie mamy Ostróg, Kolegium oraz kościół jezuitów pod wezwaniem Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego, ufundowane przez właścicielkę Ostroga Annę Chodkiewicz. W ciągu XVII wieku było to największe kolegium jezuickie w kraju. Ale proszę popatrzeć, w 1648–1649 miasto i kolegium jezuickie zostało spalone przez kozaków, a ludność katolicka wymordowana. Chociaż potem się odrodziło to kolegium i znowu było tym miejscem, które sławiło Ostróg i do niego zjeżdżali uczniowie. W 1654 roku w Perejasławiu poddał Chmielnicki Ukrainę carowi. Dochodzi do wojny polsko-rosyjskiej. Tym samym Dyzunia dostała się pod jarzmo moskiewskie, czyli hierarchia schizmatycka na Ukrainie. Hierarchia jej stała się czynnikiem podrzędnym w stosunku do hierarchii moskiewskiej. Wojska kozackie z moskiewskimi zdobyły Litwę. Zaczęło się męczeństwo jezuitów odpowiedzialnych za katolicyzację i wprowadzanie Unii Brzeskiej. Smoleńsk, Połock, Nowogródek, zginęło 40 zakonników. Niszczono klasztory i kościoły również innych zgromadzeń, Bernardyni, Dominikanie. W 1655 roku car zdobywa, rabuje i pali Wilno. W 1655 roku następuje atak na Polskę z drugiej strony dokonany przez heretyckich Szwedów. Tam widać ten skrawek Polski, gdzie nie dotarły obce wojska. Ten na żółto. Tak, ten na żółto. A odpowiedzią na to jest potwierdzenie misji państwa katolickiego Polonia Semper Fidelis. Król Jan Kazimierz znajduje się na wygnaniu i prosi papieża Aleksandra VII o pomoc. Papież odpowiada, że Maryja was wyratuje, toć to polska Pani, jej się poświęćcie, jej oficjalnie ofiarujcie, ją królową ogłoście, toć sama tego chciała. Świętemu Andrzejowi przypisuje się autorstwo ślubów lwowskich złożonych 1 kwietnia roku pańskiego 1656 przez króla Jana Kazimierza w imieniu narodu w katedrze lwowskiej. Od tego czasu Matka Boska została obrana na tron Polski w porządku doczesnym, a państwo polskie w jednoznaczny sposób potwierdziło, że jest katolickim królestwem. Regnum ortodoksum to tytuł nadany polskiej monarchii prawowiernej przez papieża Aleksandra VII w 1658 roku. Ale był to wyrok śmierci na katolicką Polskę. Wtedy podjęto ostateczne działania w celu zniszczenia państwa, jakim była katolicka Rzeczpospolita. Na całkowitej likwidacji państw katolickich polega terribile opus reformationis mundi, straszliwe dzieło zreformowania świata, jakie określał Jan Amos Komeński, przywódca tzw. braci czeskich. To on stręczył rozbiorowy traktat w Radnot. W 1656 roku heretyccy władcy Szwecji, Karol X Gustaw i Siedmiogrodu Jerzy Rakoczy, podpisali traktat rozbiorowy Polski w Radnot. Choć nie będąc jego sygnatariuszami, czynnie uczestniczyli w nim również Fryderyk Wilhelm, Bogusław Radziwiłł i Bogdan Chmielnicki. Ich interesy zostały tam uwzględnione. W końcu stycznia 1657 roku przez Karpaty ruszyła do Polski Armia Siedmiogrodzka w sile około 25 000 wojska, do której w Medyce dołączyło 10 000 kozaków pod dowództwem Antona Zdanowicza. W maju 1657 roku wojska zajmują twierdzę Brześć. Mordowano katolików i unitów. Bardzo ładny ma wykład właśnie Gabriel Maciejewski na ten temat. Wyrok śmierci był również wydany na tego, który napisał śluby lwowskie, na księdza Andrzeja Bobolę. To schizmatyccy kozacy 16 maja 1657 roku w okolicy Janowa Polskiego odnaleźli Andrzeja Bobolę i w pokazowy sposób go zamordowali, z okrucieństwem godnym sług bestii. Żądali, by wyrzekł się wiary i przeszedł na schizmę, a barbarzyńskie metody działania oprawców schizmy świadczą o tym, że nie rozumieli oni nauczania Ewangelii. Święty złożył ofiarę z cierpienia i życia w obronie jedynej prawdziwej wiary i katolickiej Rzeczpospolitej. Tak wygląda Kościół wojujący i jego doskonali rycerze, którzy błogosławią oprawcom. Żadna siła ich nie złamie, nie przejdą na stronę zła, Dlatego misja Kościoła katolickiego była tak niebezpieczna dla wrogów Polski. Cichy pochówek Andrzeja Boboli nastąpił w kościele w Pińsku. Czasy były dalej niespokojne, zapomniano o męczenniku, ginęli następni rycerze Kościoła wojującego za wiarę jedyną prawdziwą. W 1660 roku nastąpił kolejny najazd kozaków na Pińsk oraz rabunek kolegium i kościoła. Zamordowano wtedy księdza Pilińskiego. Podczas wojny północnej kolegium w Pińsku było znowu zagrożone. 16 kwietnia 1702 roku martwiącemu się o sytuację rektorowi kolegium pińskiego, księdzu Pińskiego, ukazuje się ksiądz Andrzej Bobola, obiecuje opiekę nad kolegium i poleca odnaleźć swoje ciało. Jego umęczone ciało, w cudowny sposób zachowane w całości, to dowód heroicznej śmierci w obronie katolickiej wiary i Rzeczpospolitej. Zaczyna się szerzyć kult Andrzeja Boboli męczennika, który skutkuje wzrostem pobożności i przyjmowania sakramentów świętych. Ponawiane są supliki o beatyfikację. Dekretem z 9 lutego 1755 roku Benedykt XIV uznał, że sługa Boży Andrzej Bobola poniósł śmierć za wiarę i zaliczył go w poczet męczenników Kościoła wojującego. Ogłosił sługą Bożym. Dalej trzeba było prowadzić proces beatyfikacyjny. A jest to papież, który utrącał wszystkich kandydatów na świętych. Był takim z tego znany. Widać, to był za twarde dowody. Do wznowienia procesu beatyfikacyjnego nie doszło na skutek ciosów, jakie ugodziły Towarzystwo Jezusowe. Wydalenie z Portugalii, zagłada we Francji, deportacja z Hiszpanii, Neapolu i Parmy i Malty, wreszcie ogólna kasata w 1773 roku przez Klemensa XIV. Został Klemens, dlatego właśnie kandydat ten został wybrany, ponieważ wcześniej się zobowiązał, że zlikwiduje zakon jezuitów. Wojny i epidemie nie dały rady zniszczyć zakonu, a papież dał radę. Rozwiązał zakon pod naciskiem dworów burbońskich i ich masońskich doradców. Było to przygotowanie pod następny etap terribile reformationis mundi, powstania pierwszego państwa laickiego, gdzie Bogiem był rozum człowieka i tworzenia cywilizacji bez Boga. W listopadzie 1773 roku rozwiązano zakon jezuitów w Rzeczypospolitej. Zniesiono szkolnictwo stojące na bardzo wysokim poziomie, w przeciwieństwie do tego, co się powszechnie opowiada. Zakon jezuitów ocalał na terenie pierwszego zaboru rosyjskiego jezuici białoruscy i w Prusach, gdyż Katarzyna II oraz Fryderyk II nie pozwolili ogłosić w swoich państwach brewe kasacyjnego. Kolegium pińskie musieli opuścić jezuici, a król Stanisław August oddał kościół unitom na cerkiew katedralną. Do ciała sługi Bożego duchowieństwo unickie odnosiło się z wielką czcią. W 1793 roku Pińsk dostał się pod panowanie rosyjskie Katarzyny, która kościół odebrała unitom i osadziła schizmatyckich bazylianów. Prawosławne pospólstwo chodziło do Boboli i długo się modliło, ale archimandrycie się to nie podobało i postanowił pochować ciało. Dowiedzieli się o tym jezuici z Połocka i wystarali się u cara o pozwolenie przewiezienia ciała. Następuje przewiezienie ciała sługi Bożego Andrzeja Boboli do kolegium jezuickiego w Połocku w 1808 roku. Przyjechało ciało sługi Bożego, a tymczasem jezuici za chwilę będą musieli opuścić Rosję, ponieważ papież przywraca zakon, a car w odpowiedzi wyprasza jezuitów. Tak więc te pobyt ciała sługi Bożego, a potem relikwii błogosławionego w Połocku będzie trwał 114 lat. Także daleko wysuniętą placówkę opanował. Za pośrednictwem świętego spływają liczne łaski na wiernych w Połocku. Dnia 30 października 1853 roku Pius IX beatyfikował Andrzeja Bobolę. Pragnąc, by w tak ciężkich czasach i wobec wielkiej liczby nieprzyjaciół wierni Chrystusa uzyskali nowy wzór, który by wzmógł ich odwagę w walce, sługę Bożego Andrzeja Bobolę, kapłana i profesa Towarzystwa Jezusowego, który za wiarę katolicką i dusz zbawienie poniósł męczeństwo, nazywać odtąd imieniem błogosławionego i ciało jego i relikwie wystawić na cześć publiczną. Czasy były ciężkie dla papieża Piusa IX, ponieważ sam osobiście zetknął się z rewolucją wiosny ludów. Organizowano w Rzymie manifestacje, głoszono śmierć papieżowi, kardynałom i księżom. Na kościołach Rzymu ukazywały się napisy: śmierć Chrystusowi, niech żyje Barabasz. W takich to czasach był ogłoszony błogosławionym. Bolszewicy kradną relikwie. Jesteśmy już po I wojnie światowej, po wojnie bolszewickiej. Połock zostaje po stronie sowieckiej. Sowieci postanowili udowodnić, że wszelkie relikwie w rozmaitych kościołach to tylko zabobon, no i również dotarli do relikwii świętego Andrzeja. Dnia 20 lipca 1922 roku uzbrojeni bolszewicy wdarli się do kościoła i porwali relikwie Andrzeja Boboli. Ciało błogosławionego wywieziono do Moskwy i wyeksponowano w gmachu higienicznej wystawy Ludowego Komitetu Zdrowia jako symbol zabobonu. Dzięki misji ratowniczej, jaka się znajdowała od klęski głodu prowadzonej przez dwóch jezuitów w Rosji Sowieckiej, papież Pius XI odzyskał relikwie świętego. Wtedy właśnie już w Połocku z kościoła jezuitów w pewnym momencie było przeniesione ciało błogosławionego do kościoła dominikanów. To jest ten kościół dominikanów w Połocku. Dalej, tam też podobno ludzie klękali i się modlili, dlatego potem na zaplecze usunięto świętego Andrzeja. Przez Odessę, Konstantynopol, relikwie błogosławionego Andrzeja Boboli w uroczystość Wszystkich Świętych roku pańskiego 1923 dotarły do Rzymu. Przy badaniu tożsamości ciała męczennika był obecny generał zakonu, w ten czas Polak, ksiądz Włodzimierz Leduchowski. Dobrze. Pius XI przekazał relikwie błogosławionego Andrzeja jezuickiemu kościołowi Il Gesù w Rzymie. Liczne łaski otrzymywane za pośrednictwem błogosławionego Andrzeja sprawiły, że poczęto myśleć o wznowieniu procesu kanonizacyjnego. Za jego wstawiennictwem modlono się w obleganej przez bolszewików Warszawie o pomoc do Pana Boga. I to jest tuż 14 lat będą relikwie świętego Andrzeja Boboli w tym wzorcowym kościele pierwszym jezuickim. Będzie czekał na swoją kanonizację. 17 kwietnia 1938 roku na pierwsze święto Wielkanocy odbył się z postanowienia Piusa XI akt wyniesienia na ołtarze Andrzeja Boboli. Nie stało się to przypadkiem, że na nasze czasy przypadł uroczysty akt kanonizacji wielkiego naszego męczennika. Wszak Ojciec Święty w alokacjach swoich do Polaków kilkakrotnie wskazywał na wielkie niebezpieczeństwa, na jakie narażona jest droga mu ziemia polska. Po Rosji i Meksyku, po nieszczęsnej Hiszpanii, zdaje się, jakoby kolej przyjść miała na Polskę. Relikwie przybywają do Warszawy tuż przed wojną na front walki duchowej i materialnej, przed kolejnym rozbiorem Polski. Potomkowie luteranizmu i schizmy napadają na Polskę. Warszawa jest polem walki o duszę narodu polskiego. Jaka jest wiara rządzących i rządzonych? Relikwie świętego Andrzeja są znowu na pierwszej linii frontu walki duchowej. Encyklika Invicti Athletae Christi. Pius XII w 300. rocznicę męczeństwa świętego Andrzeja Boboli ogłosił encyklikę. Jest to ostatnia encyklika przed rewolucyjnym soborem. Pragnieniem papieża było, aby wszyscy katolicy rozważyli męczeństwo i śmierć Andrzeja Boboli. Jest on przykładem, który każdy może obrać za przedmiot naśladowania. Najbardziej błyszczy w nim cnota wiary, zasilana łaską Bożą. Papież pisał: dziś, co jest dla nas powodem wielkiego bólu, w niejednym kraju wiara katolicka już to omdlewa, już podupada, już prawie zupełnie wygasa. Jesienią tego samego roku papież Pius XII uczestniczył w 30. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego i ostro skrytykował jezuitów za odchodzenie od konstytucji zakonu. Apelował o powrót do właściwej doktryny i moralności, wierności i posłuszeństwa, dyscypliny, ubóstwa, porzucenia nałogów i o monarchiczną formę organizacji, bez której przestanie istnieć prawdziwy zakon jezuitów. Jezuici byli zaskoczeni przemową papieża, ale nie podjęli żadnych działań i cierpliwie doczekali pontyfikatu papieża Jana XXIII. Na soborze byli prekursorami zmian. Ojciec John Cartey Marej napisał deklarację o wolności religijnej. Wcześniej miał zakaz wypowiadania się na temat stosunków między państwem a Kościołem. Potępiony ekumenizm Thillarda de Chardin stał się pomostem do nowego, wspaniałego świata postępu i nauki, jaką podąża ludzkość. Teologia wyzwolenia też wyszła od jezuitów. Sobór Watykański II to samo zniszczenie Kościoła. Jego protestantyzacja, deklaracja o wolności religijnej, dignitatis humanae, uniemożliwia misyjność Kościoła, w tym i misję świętego Andrzeja Boboli, unieważnia misyjność Kościoła. Nastąpiła akceptacja państw laickich, czyli wyrzeczenie się nauczania społecznego narodów przez Kościół i detronizacja Chrystusa Króla. Ostatnie państwa katolickie likwidowali nuncjusze papiescy po soborze: Hiszpania, Kolumbia. Wolność religijna to porzucenie walki z grzechem i błędem, o czym mówił nam ksiądz Skarga. A to było celem Kościoła wojującego – walka z grzechem i błędem. Zwyciężyła mentalność ery nowożytnej: człowiek miarą wszech rzeczy. Pragnięto połączyć to, czego połączyć się nie da: religię Boga z religią człowieka. Religię przez Boga objawioną, która każe człowiekowi służyć Bogu i przez to dojść do prawdziwego szczęścia z religią pochodzenia demonicznego, która każe człowiekowi się wywyższyć i Boga uczynić sługą swoich zachcianek. Dla kultu Boga budowano piękne kościoły. Przez sam układ wskazywały one, kto jest w centrum tego kultu, ponieważ wszystko zbiegało się do tabernakulum, do miejsca obecności Boga na ziemi, ukrytego w tym sanktuarium na ołtarzu pod postacią chleba. W tych świątyniach, od momentu kiedy zaczęto w nich oddawać kult człowiekowi, dokonano przemeblowania, tak ażeby Bóg musiał się przesunąć i człowiek mógł w nich zająć dogodne miejsce. Budowano nowe kościoły. A to jest kościół? A nie zauważył pan? Nie, no to jest jakaś kuczka żydowska. Ale no, przepraszam, taki... ten kościół jest w Warszawie. Aha. W dodatku to jest sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. O Boże! Ta kuczka żydowska? To z góry. Coś strasznego, to jest po prostu... Zagadka. Gdzie jest tabernakulum? Po prawej stronie, obecnie na zdjęciu. Po prawej stronie, tak jak się kończą te siedzenia. Skrzynka, szara. Skrzynka. Na prawo od stołu, szara skrzynka. Ja tam w tym kościele zostałem komunistą, że tak powiem. Tu jest tabernakulum. I tak dobrze, że z przodu, a nie gdzieś tam z tyłu. No, ono jest z boku trochę. Taka no tak, żeby ksiądz nie stał tyłem do tego. Ono jest wysunięte jednak przed ołtarz, więc jest też plus, że ksiądz się nie odwraca plecami do Pana. No to jest podstęp tylko, bo i tak jest do ludzi przodu. Brzyddota spustoszenia zaległa miejsce święte w sanktuarium Boga Żywego. Ale już tutaj tu na witrażu Piłsudskiego nie ma? No to tam jest taki demon, ja tak widzę, tam są takie rogi. A, demon, no tak, tak. Taka twarz jakaś, nie wiem co tam. Najładniejsza jest trumna świętego Andrzeja. Co, zbliżamy się powoli? Tak, już tu kończymy. Już kończymy. O wiele gorsza od zmiany architektury jest zmiana mentalności, ponieważ człowiek już nie ma poczucia, że ma się poddać innemu Bogu. Ta ohyda spustoszenia, która zaległa w miejscu świętym, zaległa przede wszystkim w naszych duszach. Chrześcijanie oddawali życie w okrutnych męczarniach, ażeby Chrystus królował, aby nie musiał być pohańbiony towarzystwem fałszywych bogów. Co mamy robić wobec wielkiego zagrożenia utraty wiary? Mamy opowiedzieć się po stronie jedynego Boga. Mamy odrzucić religię człowieka akceptującą słabości. To jest owoc diabelski. Tego się nigdy nie da połączyć z religią Chrystusa. Liberalizm, który wszedł do Kościoła, prowadzi do relatywizmu, a relatywizm do zrównania prawdy z fałszem. Święty Ignacy uczył, że człowiek tylko wtedy osiąga szczęście, kiedy uklęknie przed Panem Bogiem i zacznie pełnić Jego wolę. Najświętsza Maria Panna, pogromczyni herezji, pomoże nam oczyścić świątynię naszej duszy z błędów i grzechów. Stąd prośba Matki Bożej Fatimskiej o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu. Inaczej błąd Rosji rozszerzył się na cały świat. Ufamy, powiedział papież Pius XI w homilii kanonizacyjnej, że święty Andrzej Bobola upraszać będzie swoimi modłami zjednoczenie Kościoła Wschodniego i Zachodniego, na których pograniczu poniósł śmierć męczeńską. Ale to nie może być posoborowa akceptacja dla błędów schizmy i brak potępienia komunizmu. Musi nastąpić powrót Kościoła wojującego i jego misji walki z grzechami i błędami. Powrót do pełni prawdy, do redefinicji Kościoła katolickiego jako jedynego Kościoła Chrystusowego, a co za tym idzie, do przywrócenia państw katolickich. Przecież za to poniósł męczeńską śmierć święty Andrzej Bobola. Dziękuję bardzo.